Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest taki krótki film informacyjny odnośnie zbliżającego się multi z widzami w sobotę. Jednak zanim przejdziemy do tego właściwego multi w sobotę, będzie multi próbne w środę, tak jest, będzie multi próbne w środę, na które zapraszam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Multi odbędzie się więcej o 17:00, więcej informacji na Discordzie. Dlaczego robimy próbne multi? Ponieważ chcemy na sobotniego multika mieć tylko osoby, które potrafią grać. Które tylko potrafią grać to Hearts of Iron, żeby nie było takich sytuacji, że koleś przegrywa wojnę z Etiopią, gdzie Etiopią gra bot. I on przegrywa tą wojnę i jest, kurde, masakra. Jest masakra, bo on przegrywa tą wojnę i nie może nic dalej zrobić, bo już potem nie wróci do tej wojny. Czy jak szkoli dywizję Francją na granicy z Niemcami. Tak, takich sytuacji nie chcemy. Dlatego w środę odbędzie się próbne multi, na które wszystkich serdecznie zapraszam więcej o godzinie 17:00. Na Discordzie będzie więcej informacji. Na Discordzie pojawiły się również dwie nowe rangi. To jest osoba ogarnięta, która utrzymuje prędkość 4 na multiku oraz potrafi grać. Taka osoba będzie miała pierwszeństwo przy wyborze frakcji na wszystkie multiki. I będzie mogła grać tymi głównymi państwami, takimi jak, nie wiem, Trzecia Rzesza, Francja, Związek Radziecki czy USA. Będą również, jest druga ranga, czyli osoba sprawdzona, która utrzymuje prędkość 4, ale dopiero uczy się grać w Hearts of Iron. Ona będzie również mogła brać udział w multikach, jednak będzie miała możliwość wyboru państw dopiero w drugiej kolejności, kiedy wybiorą państwa osoby ogarnięte. Taki mamy plan mniej więcej to zrobić. Czy to wyjdzie? Nie wiem, no będziemy to testowali, no bo trzeba jakoś powoli ogarniać te osoby, które potrafią grać, od tych osób, które nie potrafią grać, jeżeli chodzi o Hearts of Iron 4. W sobotę Multix ten z widzami również będzie o 17:00, to będzie na Twitchu. Myślę, że ten środowy również zrobimy na Twitchu. Ja będę chyba obserwatorem, będę wchodził na państwo, będę patrzył, co robią gracze, jak mniej więcej ogarniają. Więc również o 17:00 zapraszam na Twitcha, ci, którzy nie chcą grać, a chcą sobie pooglądać, jak się gra na multika. I będziemy sobie dyskutowali o taktykach różnych, jak to więcej ma wyglądać. Jest też post przypięty na Facebooku, tam jest mniej więcej wszystko, dokładnie rozpisałem, jak chcę, żeby to wyglądało. Oraz no oczywiście na Discordzie, gdzie cały czas debatujemy, jak to ma mniej więcej wyglądać. Jak ma to mniej więcej wyglądać. Chyba wszystko powiedziałem, więc no cóż, ja się z wami żegnam. Zapraszam na te próbne gierki, na próbną gierkę w środę, na Discordzie jest więcej informacji oraz na Facebooku. Wszystkie linki są w przypiętym poście, więc warto klikać, warto być w tych grupach na bieżąco. Tam jeszcze są gierki z widzami takie na chybił trafił, co wchodzimy do War Thundera albo do Hearts of Iron. No i cóż, ja się z wami żegnam, widzimy się na środowym streamie. Cześć, trzymajcie się, na razie.